Od pomysłów, planów i rozmów przeszli do czynów. W środę 9 marca przedstawiciele Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Golęszyce odwiedzili burmistrza Cieszyna. Było to ważne spotkanie, bo miasto oficjalnie podpisało ze stowarzyszeniem list intencyjny. Jak podkreśla Gabriela Staszkiewicz, to dopiero początek, ale jak ważny krok do przodu w zakresie działalności cieszyńskiego rodu z Golęszyc na wynajmowanej od gminy działce przy ulicy Wiślańskiej w Cieszynie Głudowach. Ramy współpracy dopiero będziemy opracowywać. Jest wiele pomysłów na to, żeby wykorzystać teren w pobliżu ulicy Wiślańskiej. Teren, który należał do miasta, jest pomysł na to, żeby stworzyć tam średniowieczne grodzisko, żeby pokazywać też historię, żeby pokazywać to, co kiedyś nasi przodkowie prawdopodobnie na tych terenach, w jaki sposób uprawiali ziemię, w jaki sposób prowadzili swoje gospodarstwa. Także myślę, że będzie to nowe, atrakcyjne miejsce dla mieszkańców, dla naszych dzieciaków, dla naszych turystów, którym chcemy też pokazać, że te pradawne dzieje na Śląsku Cieszyńskim są też ciekawe. W planach zagospodarowania przestrzennego były przewidziane usługi turystyczne, więc myślę, że rekreacyjne, więc będzie to taka turystyka i rekreacja, miejsce spotkań, miejsce atrakcyjne. Na wspomnianym terenie ma powstać osada warowna. Jednak jak podkreślają członkowie stowarzyszenia, aby powstała wiernie odwzorowana, potrzeba czasu i pieniędzy. Jednak pierwsze prace mają rozpocząć się już w tym roku. Jest to stowarzyszenie, które funkcjonuje od 2019 roku, natomiast nasza grupa rekonstrukcji historycznej jako, czy grupa nieformalna, czy też jako koła terenowe innych instytucji, no to korzenie już sięgają 2003-2005 roku, a sama pasja w moim przypadku osobistym to już od 2001 roku. Pierwszy raz pomyśleliśmy o tym, żeby budować osadę warowną na terenie Cieszyna, to już 2009 roku. Wtedy z różnych względów, przez różny splot okoliczności się to nie udało, ale jako stowarzyszenie od 2019 roku właśnie chcieliśmy, aby w Cieszynie powstało coś więcej niż tylko jakby jednostka ludzka, która pokazuje historię. Chcielibyśmy, żeby też w Cieszynie powstały pewnego rodzaju zalążki miejsca, które będzie też służyło mieszkańcom z jednej strony, z drugiej strony nam, do tego, żebyśmy poszerzali możliwości rekonstrukcji historii wczesnego średniowiecza. Stowarzyszenie zakłada szeroką współpracę zarówno z mieszkańcami, jak i instytucjami czy organizacjami. Miejsce to ma być nową, ogólnie dostępną atrakcją turystyczną Cieszyna. Osada ma być wizytówką kulturalną i edukacyjną regionu. Sami dla siebie to już żeśmy działali, to teraz chcemy działać też dla mieszkańców tego miasta. Wiemy, że rekonstrukcja historyczna to jest taki obszar, który budzi coraz większe zainteresowanie wśród ludzi. Współpraca z miastem, jakby najprościej mówiąc, my jesteśmy z tego miasta i nie wyobrażamy sobie robić czegoś jakby poza właśnie współpracą, czy poza jakby kwestiami, w którymi możemy się dogadać z miastem. Oczywiście na miarę możliwości będziemy pewnie startować w różnego rodzaju konkursach ogłoszonych przez miasto po to, żeby zdobyć jakiekolwiek finansowanie, ale to oczywiście nie tylko miasto. Chcemy się jeszcze szerzej rozejrzeć za tym, żeby jakieś finansowanie tej budowy, tej osady warownej pozyskać. I myślę sobie, że na początek oczywiście zasoby własne stowarzyszenia na takie pierwsze prace mamy zabezpieczone, ale zakładamy, że około 7 lat nam zajmie zbudowanie czegoś, co będzie już kompletne na tyle, żeby móc robić tam rzeczy duże. W tym roku myślę, że już pierwsze obozowisko planujemy, w maju pojawi się, wtedy będzie to obozowisko, namioty i będziemy zapraszać ludzi do tego, żeby się włączyli po prostu w działania na rzecz budowy tej osady, ale też na rzecz działania w mieście. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.